Siemano widzowie, dzisiaj jesteśmy pod wiatrakami we Wróbliku Szlacheckim. W ogóle się nie kręcą, żaden się dziś nie kręci. Żaden. Tam wystasy widzicie. Tam siedawy. Tamten jest włączony, tak jak temu. Szumi, huczy. Ale ten, no. Przekręcone śmigło, jak widzicie. A my lecimy sobie pod niego. O, dobra, dobra. Złapało. Dobra. Jest dobrze ogólnie. Bo myślałem, że... No ale nie możliwe, że pod każdym są serwisanci, no bo... Wszystkie należą pod jedną firmę. Tam był kiedyś Nowomak. Tam też w sumie tylko super nie wzrostał. A wiatraki. Jak widzicie. Stoją tu nieruchome. Ta rozdzielnica nigdy taka głośna nie była, nie wiem. Czy wymienili? Jestem na schodkach oczywiście. Niemcy, Germany, no to wiadomo, że traki głównie z Niemców. Woodward. Tam te dwa, te małe są Woodward. Czy małe, 50 metrów mają. Te mają 100, więc takie dwa Woodwardy. Patrzcie, no dobrze widać we stasy, nie? Się ciemno w sumie robi, ale ja tu przyjechałem, bo jeszcze chciałem sobie frytki kupić i przyjechałem przy okazji na wiatraki. No tak widzicie. Tyle ma to schodów. Czekajcie. Jak ktoś gra w Stable Guysa, to polecam wejść, bo zaktualizujcie se i jest nowe wydarzenie. I trzeci raz już powraca koło z golasem. Ja tylko nie rozumiem. Pierwszy raz to go nie zdobyłem, za drugim razem go zdobyłem i właśnie znowu powróciło. I nowa czcionka pisania jest napisane takie, jak jest coś za darmo, to pisze. No a my już jedziemy do dwójki. No jesteśmy pod dwójeczką. Tam jest trójka. Czy podjedziemy pod tamtego? Tam jest Vestas, ostatnio żeście dostali z niego film. Obejrzyjcie sobie, jak nie oglądaliście. A to jest dwójka. Ale tu spokojnie jest w ogóle. One są włączone? Jezu. One są włączone, ale się w ogóle nie kręcą. W ogóle no. Nawet tak troszkę jak tamte miasto, no widzicie? Ale już chce się kręcić. A te w ogóle, te Repowery, Woodwardy i Vestasy. Znaczy jeden Vestas znaczy chce, ale tamte inne. Żeby nie było, że ja wszystkie filmy robię pod jednym wiatrakiem.
Nie wiem. Nie wiem, jak coś się ktoś zda na Repowerach. Nie mówię, że się nie znam, tylko... Czy one mogą być wyłączone i właśnie... wydawać dźwięk. Bo mi się wydaje, że one właśnie raczej są włączone. Bo nie wiem, czy one właśnie... No w ogóle nie ma wiatru, ale... No w sumie tak, no bo... Wiatr chyba tylu nie nie, ale ten... Wiatr napędza urządzenia, urządzenia rozkręcają wirnik. Wirnik produkuje prąd. Do rozdzielnicy, z rozdzielnicy do różnych domów. I szczególnie dla nich tylko po to są wiatraki. Ale dla mnie... Ja mam z tego fajny content na kanale. Mam jakieś przekaźniki. Dobra, jedziemy do kolejnego. Nie no, oczywiście jeszcze żartowałem. Jak ktoś z was był w Wolcucie na wiatrakach, to mi napiszcie, gdzie to dokładnie jest. Mówiłem, że... Jak chcecie film z Wolcucie, to mi napiszcie. To gdzie ulica i adres. Adres XD. Raczej adres nie, ale no. Ulica. Niestety to nie będzie Kwiatowa 11. Dobra, no to lecimy już pod jedyneczkę. Witam. Zawsze wam lubię te schody i pokazywać. Metalowe. Nie plastikowe. Tu najwięcej żulów przychodzi, no popatrzcie. Jakieś deski. Nawet tu lampę odwalili. Wiecie, widzowie, że w tamtym lasie? Bo tamto czarne, nie wiem czy widzicie. Tam daleko. No to to jest droga, którą jeździmy właśnie tam do Westosa. Oto jedynka. To są Repowery M92, jakby ktoś nie wiedział. Idziemy jeszcze do rozdzielnicy. Albo nie. Nie chce mi się schodzić, bo jeszcze shortsa, bo oczywiście nagram, wiem. Wczoraj nie wrzuciłem wam tego shortsa bonusa, ale dzisiaj wieczorem postaram się. Dobra, no to bara.